uważam, że można budować masę mięśniową i jednocześnie spalać tkankę tłuszczową. Wiele osób uważa, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że jak najbardziej, oczywiście muszą być zachowane pewne warunki. Dobra, to lecimy coś tam potrenować. Piąteczek, piątunio, ale trening zrobić trzeba. Witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej. Koniec lutego się zbliża, właśnie lecę sobie na trening. Zrobię dzisiaj tylko barki, może trochę cardio. Bicepsów w dalszym ciągu nie trenuję. Chociaż plecy w poniedziałek zrobiłem, dzisiaj mamy piątek. Ten trening pleców nagrałem, także wam pokażę, jak trenuję plecy z naderwanym bicepsem. Wbrew pozorom całkiem udany trening. Właśnie dzięki temu, że korzystam z mniejszych obciążeń, staram się naprawdę bardzo dokładnie napinać plecy. I muszę przyznać, że bardzo czułem ten trening, także nie uważam, żeby był to jakiś stracony trening czy niepełnowartościowy trening tych pleców. Także staram się mimo tego bicepsa i jakoś tam te plecy robić. No wiadomo, plecy to jest grupa, nad którą muszę szczególnie pracować, także staram się coś ruszać na te plecy. No wiadomo, trening jeszcze nie jest taki, jakbyś powinien, bicepsów jeszcze nie robiłem. Być może za 3 dni będzie miesiąc po urazie, coś tam delikatnie ten biceps ruszę. Zaczynam nawet mieć takie myśli, że być może późną wiosną, na początku czerwca startuję w zawodach. Decyzję podejmę, powiem szczerze, na dniach, bo to właśnie zobaczę, jak ten biceps tam działa. Jeżeli się okaże, że już będę mógł ten biceps trenować, to chyba się przygotuję do wiosennych zawodów. Będzie to Europe Pro w Santa Susanie, właśnie na początku czerwca. Jeżeli chodzi o formę, no to no nie było typowego okresu budowania masy, ponieważ byłem na roztrenowaniu, potem po roztrenowaniu i po tej przerwie świątecznej powoli wracałem do treningów, tak już też lżej, i kiedy się już zacząłem rozkręcać, no to naderwałem ten biceps niestety, czyli miesiąc się znowuż, można powiedzieć, cofnąłem. Ale to nie ma znaczenia, ja uważam, że można budować masę mięśniową i jednocześnie spalać tkankę tłuszczową. Wiele osób uważa, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że jak najbardziej, oczywiście muszą być zachowane pewne warunki, czyli właśnie trzeba być w okresie takiego, powiedzmy, lżejszego treningu i takiego roztrenowania, żeby potem organizm budował mięśnie i jednocześnie spalał tkankę tłuszczową. Jeżeli deficyt kalorii, to deficyt bardzo nieznaczny i trzeba sobie rozłożyć to spalanie tkanki tłuszczowej na dłuższy okres czasu. I wtedy właśnie dzięki temu można budować mięśnie i spalać tłuszcz. Wielu zawodników tak robi. Po prostu wychodząc z roztrenowania, nie wchodzą w typową masówkę, tylko po prostu przechodzą w okres pre-contest, czyli przygotowawczy. Na początku to jest właśnie budowanie, odbudowa mięśni z jednoczesnym spalaniem tkanki tłuszczowej. No już w tym końcowym okresie przygotowawczym to już jest raczej tylko spalanie tkanki tłuszczowej, a przytrzymywanie tej masy mięśniowej. Także ja uważam, że niekoniecznie jest tak, że najpierw masa, potem rzeźba.
można jednocześnie budując mięśnie spalać tkankę tłuszczową. Oczywiście trzeba dobrać odpowiednie makroskładniki, tu jest niezbędna, no już niestety, wyższa ilość białka przy takim podejściu i nie duży deficyt kaloryczny. I wtedy można stopniowo na przestrzeni kilku miesięcy właśnie dodawać mięśni, jednocześnie spalać tkankę tłuszczową, czyli robić tak zwaną rekompozycję. Tak jak wspomniałem, wielu zawodowców tak robiło, no. Kevin Levron to już nie będę, bo to jest klasyczny przykład, ale w Polsce na przykład Szymon Łada taki ma system do przygotowania do zawodów, czyli tak zwaną masorzeźbę się robi podczas przygotowań i wcale nie jest właśnie powiedziane, że najpierw masa, a potem rzeźba. No oczywiście wiadomo, tutaj wchodzą też w grę wspomaganie, ale aczkolwiek uważam, że też bez właśnie wspomagania też jest to możliwe. Oczywiście jest kolejny warunek, czyli musi być niezbyt dużo tkanki tłuszczowej w organizmie. No jeżeli ktoś ma już jakąś otyłość poważną, no taką dużą, no to tej tkanki tłuszczowej jest do spalenia dużo, no to jednak tutaj trzeba się skupić już bardziej na spalaniu tkanki tłuszczowej, a nie na budowaniu mięśni. Tu się raczej trzeba skupić na utrzymywaniu tych mięśni, które są ważne w procesach metabolicznych i są ważne, żeby utrzymać to wysokie tempo przemiany materii. Niezbędne właśnie w spalaniu tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli mamy mało tkanki tłuszczowej, nie jesteśmy w takim mocnym treningu, to jeżeli właśnie zaczniemy mocno trenować, przypilnujemy cardio, odpowiednia ilość białka, niewielki deficyt kalorii, jak najbardziej rekompozycja jest wtedy możliwa. Także to nie jest z góry takie założenie, że najpierw trzeba przybierać, a potem już nic pomiędzy nim. Ja uważam, że chociaż wielu się ze mną tutaj nie zgodzi, że jest właśnie możliwe no, budowanie mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście z uwzględnieniem tych warunków, o których wam powiedziałem. I tak chyba właśnie zamierzam robić teraz. Tak jak mówiłem, decyzję podejmę na dniach, zobaczę jak mój biceps i właśnie będę robił rekompozycję powolną do początku czerwca. Aktualnie ważę około 120 kg. W tamtym roku, zaczynając przygotowania, ważyłem 127, nawet 128. Także no, to było troszkę coś innego. Ale z takiej sytuacji, jak mam teraz, też się przygotowywałem do zawodów i też nie wychodziło najgorzej. Także co, no, ja cały czas kuruję biceps. Zobaczycie mój trening pleców właśnie z tym nieco uszkodzonym bicepsem. Naprawdę bardzo udany trening i tutaj znowuż, chociaż zawsze to powtarzam, że najpierw jest ważna technika, potem ciężar, ale zmniejszając obciążenie właśnie w tym treningu pleców, takie dosyć no, małe ciężary zakładałem, naprawdę poczułem nowe takie powiązania nerwowo z mięśniami i nowe takie lepsze czucie mięśniowe po prostu. Także raz na jakiś czas warto obniżyć właśnie ciężary i skupić się na bardzo poprawnym treningu i na tym czuciu mięśniowym, a zwłaszcza właśnie w takich opornych grupach mięśni. No to tyle. Ja dzisiaj trenuję barki, ale wy zobaczycie mój trening pleców. To tyle ode mnie na dzisiaj. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, trzymajcie się.